Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest dla mnie zaszczytem powitać Państwa dzisiaj na wydarzeniu, które jest wielkim świętem i dumą Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. We wrześniu 2020 roku przystąpiliśmy jako uczelnia do konsorcjum, nazywanego wówczas bardzo roboczo AGR-EU. Nie wiedzieliśmy jeszcze, czym ta przygoda się dla nas skończy. Pracowaliśmy przez kilka miesięcy w pewnej niepewności. Komisja Europejska odsuwała termin ogłoszenia konkursu, a myśmy z różną dynamiką przyspieszali, a to zwalniali pracę nad wspólnym projektem. Projektem, który miał doprowadzić do złożenia wniosku o Uniwersytet Europejski. I stało się. W marcu 2022 roku w konsorcjum 8 europejskich uczelni złożyliśmy wniosek. I znowu nastały długie miesiące oczekiwania, aż wreszcie 27 lipca zeszłego roku jeden krótki, bardzo lakoniczny mail z brukselskiej skrzynki zmienił naszą historię. Co więcej, pod koniec roku dzięki Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ten los zmienił się również dla dwóch ukraińskich uczelni, które zaprosiliśmy do udziału w projekcie AGRI-EU. Tak się złożyło, że w trakcie przygotowywania wniosku projektowego pracowaliśmy na uczelni również nad strategią rozwoju naszej Alma Mater. I cieszę się niezmiernie, że odważyliśmy się wpisać w tą strategię staranie się o zdobycie statusu Uniwersytetu Europejskiego, bo dzięki temu dziś możemy powiedzieć, że tą strategię realizujemy, stając się Uniwersytetem Europejskim. Rozpoczął się rok 2023 i tym samym nowy rozdział w historii SGGW. Cieszę się bardzo, cieszę się niezmiernie, że są Państwo dzisiaj razem z nami. A teraz o oficjalne otwarcie konferencji i przywitanie gości poproszę Jego Magnificencję, profesora doktora habilitowanego Michała Zasadę. Drodzy goście, panie i panowie dziekani, dyrektorzy instytutów, drodzy pracownicy i studenci SGGW. Bardzo serdecznie witam na tej szczególnej konferencji, konferencji inaugurującej funkcjonowanie w naszej uczelni, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Europejskiego, The Green European University, UniGreen. Jestem niezmiernie dumny, że razem z naszymi zagranicznymi partnerami z 7 europejskich państw stworzyliśmy sojusz o tak ogromnym zasięgu geograficznym i o tak dużym stopniu oddziaływania na rozwój naukowy i transfer wiedzy w całej Europie. Dzisiejsza konferencja, tak licznie ciesząca się takim zainteresowaniem, z takim licznym uczestnictwem państwa, stwarza możliwości nie tylko zapoznania się z misją i celami UniGreen, ale przede wszystkim jest okazją do podzielenia się naszym wspólnym sukcesem z naszą społecznością i naszymi gośćmi. Z tego powodu bardzo cieszę się, że są dzisiaj z nami rektor Narodowego Uniwersytetu Nauk o Życiu i Środowisku Ukrainy, pan profesor Stanisław Nikołajenko. Jest również pan prorektor do spraw nauki, pedagogiki i rozwoju, profesor Wadym Tkaczuk. Prorektor do spraw działalności naukowej i innowacyjnej, profesor Wadym Kondratiuk. Dyrektor Instytutu Dydaktyczno-Naukowego Leśnictwa i Ogrodnictwa Parkowego, profesor Petro Lakyda. Dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego, profesor Wiaczesław Bratiszko. Powitajmy również bardzo serdecznie przedstawicieli Państwowego Uniwersytetu Podolskiego, panią prorektor do spraw kształcenia, badań naukowych, innowacji i spraw międzynarodowych, profesor Oksanę Białkowską oraz kierownika sekcji współpracy międzynarodowej, dr Anastazję Poliszczuk.
To, że jest to wydarzenie również ważne dla Ukrainy, podkreśla obecność radcy ambasady Ukrainy w Polsce, pana Witalija Biliego. Wiem, że dociera do nas dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, pan dr Dawid Kostecki, którego przywitamy jak przybędzie. Natomiast mamy na sali również dyrektor Biura Programów dla instytucji, panią Katarzynę Oleksę. Dzień dobry. Oraz panią Oliwię Surman, głównego specjalistę w Biurze Programów dla instytucji. Witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, kiedy niespełna rok temu, 17 lutego 2022 roku, podpisywałem w imieniu SGGW deklarację przystąpienia do inicjatywy Uniwersytetu Europejskiego UniGreen, czyli sojuszu 8 uniwersytetów europejskich, uczelni wiodących w obszarach agro, bio i life sciences, towarzyszyło mi poczucie radości i wdzięczności, że zostały ukoronowane nasze wysiłki w kierunku wdrożenia w życie idei wzajemnej współpracy w obszarach innowacji i rozwoju. Dzisiaj też postrzegam tamto wydarzenie jako realizację misji jednoczenia środowiska naukowego, która od zawsze leży u podstaw działalności SGGW, no i jest jednocześnie naszym sukcesem na arenie międzynarodowej. UniGreen, którego nazwę będziemy odmieniali co najmniej przez najbliższe 4 lata przez wszystkie przypadki, to projekt dążący do wzmocnienia powiązań między edukacją, badaniami, innowacjami, dobrymi praktykami i transferem wiedzy. I dzięki temu chcemy osiągać ambitne cele i stać się wzorcowym, rzeczywiście europejskim uniwersytetem. Mamy nadzieję przybliżyć dzisiaj Państwu misję i wartości, w oparciu o które zamierzamy ten cel osiągnąć, a także zachęcić Państwa do stosowania ich codziennej pracy, a przede wszystkim do udziału w tym, myślę, bardzo ciekawym i fascynującym projekcie. Aby stworzyć Państwu możliwość zapoznania się z projektem UniGreen w sposób przystępny i kreatywny, wyznaczeni koordynatorzy zrealizowanych w ramach sojuszu Work Packages opracowali dla Państwa program odbywających się dzisiaj po sesji plenarnej warsztatów. I mam nadzieję, że zechcą się Państwo zaangażować w to przedsięwzięcie z ochotą, no a uczestnictwo w nim wpłynie na Państwo motywująco, chociaż myślę, że Państwu motywacji nie trzeba dodawać. Mówiąc o idei międzynarodowej współpracy, nie sposób nawiązać do sytuacji za naszą wschodnią granicą. Będąc inicjatorem działań dążących do rozwoju innowacyjności i transferu wiedzy, nie możemy pozwolić na to, ażeby toczący się konflikt w Ukrainie spowolnił albo całkowicie zahamował rozwój tych obszarów dla jej środowiska naukowego. Dlatego konsorcjum UniGreen przy finansowym wsparciu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej powołało do życia projekt UniGreen plus UA, dążący do wsparcia współpracy SGGW z uczelniami ukraińskimi. Będziemy to realizować, realizujemy to, goszcząc dzisiaj w naszych murach przedstawicieli wybranych, bliskich nam uczelni z Kijowa i uczelni z Kamieńca Podolskiego, w ramach jednej z wizyt studyjnych będących częścią projektu i naszych działań. Projekt wsparcia ukraińskich uczelni zawiera również program staży naukowych i webinariów dla ukraińskich doktorantów. Żywię głęboką nadzieję, że będzie stanowiło to realne wsparcie dla ukraińskiego środowiska akademickiego i docelowo przyczyni się do dalszego zacieśniania naszych wzajemnych relacji, które trwają przecież już od wielu lat. Zanim poproszę pana rektora Stanisława Nikołajenkę, pragnę życzyć koordynatorom i uczestnikom warsztatów owocnej pracy, a pozostałych państwa jeszcze raz zachęcić do śledzenia na bieżąco działań podejmowanych w ramach sojuszu UniGreen. Dziękuję Państwu za przybycie i za tak liczną obecność na inauguracji tego naprawdę szczególnego dnia. Wszystkiego dobrego. Proszę o zabranie głosu pana rektora Stanisława Nikołajenkę, rektora Narodowego Uniwersytetu Nauk o Życiu i Środowisku. Szanowny panie rektorze, szanowni nasi polskie друзі,
Щиро хочу подякувати від імені нашої делегації за можливість взяти участь у цій конференції, за можливість долучитися до проекту UniGreen. Шановні пане ректоре, шановні наші польські приятелі, щиро дякую всім вам за те, що маємо можливість przyłączenia się do projektu UniGreen. Ja chciałbym podziękować wszystkiemu polskiemu narodu, prezydentu Dudzie, premieru Morawieckiemu, ministru obrony, wszystkim naszym przyjaciołom z Polski za mogutnią wspieranie ukraińskiego narodu w wojnie przeciw zagarbnej Rosji. Dziękuję wam. Chciałbym podziękować narodowi polskiemu, prezydentowi Dudzie, premierowi Morawieckiemu, ministrowi obrony Rzeczypospolitej Polskiej za to potężne wsparcie, którego udzielacie naszemu krajowi. Dziękuję bardzo za to. Nasz uniwersytet, jeden z najstarszych w Ukrainie, agrobiologicznych uniwersytetów, jemu w tym roku wypełnia 125 roki. Nasz uniwersytet jest jedną z najstarszych uczelni Ukrainy, uczelni rolniczej. W tym roku będzie mieć 120 lat. Wy bacicie na fotografii pierwszy wypusk agronomów. Дмитрий Менделєєв приймає іспит у наших агрономів і визначає високий рівень підготовки фахівців. На тій фотографії бачите Менделєєва, який екзамінує наших студентів і підкреслює високий їх позом. Університет відіграє велику роль в житті України. За роки незалежності, за три роки, 85 народних депутатів були обрані з числа наших випускників, а два голови парламенту Олександр Мороз і Іван Плющ були головами парламенту. Більше 10 членів уряду і всі видатні бізнесмени, науковці в галузі агробіотехнологічному наші випускники. Nasz uniwersytet odegrał dużą rolę w kształtowaniu państwowości ukraińskiej w ciągu minionych 30 lat. Spośród naszych studentów było 85 deputowanych ludowych Ukrainy, w tym dwóch przewodniczących Rady Najwyższej Ukrainy, pan Moros i pan Pluszcz, 10 członków rządu, wielu znamienitych biznesmenów, naukowców, a także przedstawicieli środowiska agrobiznesu. Majże 200 tysięcy wypustników za ci roki wyszli z naszych stien, a Szwedenko Anatolij w 2006 roku в рамках групи, яка підтримувала Альберта Гора, отримав грамоту Нобелівського комітету за дослідження в екології. І от я вам його покажу. В тягу лат існення нашого університету мілишми 200 тисяч абсолвентів і мілишми теж знакомітих абсолвентів, один з них, якого тут chcę przedstawić, w szerszej grupie naukowców zdobył nagrodę Nobla, był laureatem Nagrody Nobla. Nasz uniwersytet сьогодні має приблизно 28,5 тисяч студентів, 16 факультетів навчальних інститутів. В складі в нього є 1500 доцентів, 270 професорів, академіків. Університет, попри військові дії, живе і розвивається.
W naszej uczelni kształci się obecnie 28 tysięcy studentów, mamy 16 wydziałów i instytutów, 1500 docentów, 250 profesorów i akademików i nie zważając na obecną sytuację w Ukrainie, pracujemy. Minulý rok dla nas był bardzo ważki. Всім відомо, що сталося. Разом з тим університет працював в змішаному режимі. І навіть коли ворог російський стояв під Києвом, ми не зупиняли навчальний процес, а з 14 березня відновили навчання. І вступна кампанія показала, що тільки в Києві на центральній садибі ми додатково набрали 1500 студентів до минулого року. Ubiegły rok był dla nas bardzo ciężkim rokiem i wiecie Państwo dlaczego. Pracowaliśmy wtedy w trybie mieszanym, zarówno stacjonarnym, jak też online. I nawet wtedy, gdy wróg stał pod bramami Kijowa, nie przerwaliśmy swej pracy, a od 14 marca pracowaliśmy już ciągle i chcę też powiedzieć, że w porównaniu z poprzednim rokiem, w tym roku przyjęliśmy o 1500 studentów więcej. Dwa nasze koledże, jeden w Irpini, w mieście Irpini, drugi w Niemiszajewie, były w rękach Rosjan. Oni byli obstrzelani, postrażdali, ale my odnowili ich. Dwa nasze koledże, jeden w Irpiniu, były przez wroga ostrzelane, ale też funkcjonują. W Irpini my zamienili 320 wikon po Rosjan. W Irpiniu, po tym jak odeszli Rosjanie, 320 min znaleźliśmy na naszym obiekcie. Zaraz ja wam pokażę dużo ważką. Важкий слайд. Це наші студенти, які загинули. А то є багато в боротьбі з російським загарбником. А то є багато смутний, тяжкий для мене слайд, на якому відніє твари наших студентів, які... Давайте стоячи пам'ятаємо їх. Упам'ятаємо їх стоячи. Прошу сідати. Університет бере активну участь у всіх оборонних заходах. Ми волонтери, ми допомагаємо армії, ми збираємо кошти. Військова кафедра готує лейтенантів для Збройних сил. Наш університет бере участь в різного роду підприємствах, зв'язаних з обороною держави. Pracujemy jako wolontariusze, pomagamy armii, zbieramy środki na armię. My obladnali w всіх корпусах, в більшості гуртожитків, бомбосховища. І якщо є загроза, а загроза буває мінімум раз на тиждень, обстріли, ми ховаємося студентами, але потім продовжуємо заняття і таке інше. Przygotowaliśmy schrony w większości naszych obiektów i przynajmniej raz w tygodniu, gdy są alarmy, właśnie schodzimy do tych schronów, ale później kontynuujemy zajęcia. Skrotyły się nam finansowania, majże na 2 miesiące, ale my żyjemy, rozwijamy się za rachunek sponsorów, za rachunek biznesu, za rachunek ekonomii. І за рахунок міжнародної співпраці, я ще раз вдячний колективу вашого університету, Європейській юнії, за допомогу. Мимо значно ограничено нам środки на функціонування, тим не мніє, дякі спонсорам, дякі бізнесові, також дякі співпраці міжнародовій, в шчególności z Polską, ale także Unią Europejską.
funkcjonujemy i mamy środki na działanie. Я не буду коментувати, буду закінчувати. Скажу, що ми навчилися працювати в умовах війни, розробляючи різні стратегії змішаного навчання, асинхронного навчання, дистанційного навчання, очного навчання, коли з утра, зранку тривога 4 години, ми виходимо на заняття, потім не стає світла, і ми навчаємося навіть в таких умовах. Przyzwyczailiśmy się do nowej sytuacji, potrafimy w niej funkcjonować, wprowadzamy różne formy kształcenia, kształcenie zmieszane, asynchroniczne, na odległość. Bywa tak, że zaczynamy dzień i mamy 4 godziny alarmu przeciwlotniczego, innym razem nie mamy światła. Тим не менш, цілий час процес кształcenia трива. Ми готові до співпраці. Ми розробили тематики, які дозволять нам співпрацювати в галузі агробітехнологічних наук, інформаційних технологій, ветеринарії, лісового господарства і таке інше. Gotowi jesteśmy do współpracy, opracowaliśmy tematy, w których pragnęlibyśmy z Państwem współpracować. Są to zagadnienia związane z rolnictwem, informatyka, a także inne. Inżynieria. Nauki inżynieryjne. Chcę wskazać, że my gotowi do współpracy. Dużo шануємо і цінимо ваше запрошення до співпраці. Ще раз пану Міхалу, всьому колективу спасибі. І запрошуємо вас до нас. Я думаю, що вже буде легше на фронтах. 26 травня, 25 травня у нас буде міжнародна конференція за участю багатьох країн світу. Із Америки, Німеччини. Звичайно, без Варшавського університету вона не обійдеться. Без вас. І ми запрошуємо вас до участі. Дякуємо вам за співпрацю. Спасибі вам. Bardzo dziękuję. Szanujemy i cenimy Państwa zaproszenie do współpracy. Także liczymy na to, że odwiedzicie nas 25-26 maja. Planujemy wtedy dużą konferencję w Kijowie z udziałem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Niemiec i uważamy, że bez Was ta konferencja nie odbędzie się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu rektorowi za wystąpienie. Jakże wymowne, ale również niepozbawione nadziei i optymizmu. Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się dzisiaj, żeby powiedzieć również kilka słów o idei Uniwersytetu Europejskiego. Nie byłoby prawdopodobnie tego projektu, programu, gdyby nie wystąpienie prezydenta Emmanuela Macron, który 26 września w 2017 roku wystąpił na Uniwersytecie Sorbonne w Paryżu. I to tam właśnie, przemawiając do społeczności akademickiej, po raz pierwszy użył zwrotu Uniwersytet Europejski. Zdefiniował go jako nowy, innowacyjny pomysł na funkcjonowanie instytucji szkolnictwa wyższego. Ten pomysł i definicja zostały przez Komisję Europejską podchwycone i rozwinięte. Dziś rozumiemy Uniwersytet Europejski w możliwie najszerszym tego słowa znaczeniu. Jest to nowa koncepcja funkcjonowania paneuropejskich sojuszy, które nazywamy uniwersytetami przyszłości. I termin uniwersytet powinniśmy rozumieć możliwie najszerzej, nie wyłączając tego żadnych instytucji zajmujących się kształceniem na poziomie wyższym. Koncepcja uniwersytetów europejskich jest rozwijana według trzech zasad. Po pierwsze, takim głównym założeniem jest stworzenie wspólnoty, która jest zintegrowana poprzez długoterminową strategię w obszarze kształcenia,
związaną tak bardzo, jak jest to możliwe, z badaniami, innowacjami i, co najważniejsze, oczekiwaniami i potrzebami współczesnego społeczeństwa. Drugim założeniem koncepcyjnym Uniwersytetów Europejskich jest stworzenie wspólnego kampusu. Ten kampus ma być oczywiście nie fizyczny, bo to jest niemożliwe, żeby 8 uczelni spotkało się w jednym budynku, ale ma być to wspólnota myśli, również wspólnota działania cyfrowego, które stało się naszą nową rzeczywistością. To założenie ma być realizowane poprzez bardzo wysoki współczynnik mobilności, ale także rozwijanie takich programów studiów, które będą interdyscyplinarne, międzysektorowe, multidyscyplinarne. Mamy skupić się na tym, aby praktyka była jak najbardziej odzwierciedlona w działaniach ukierunkowanych na kształcenie, aby rozwijać postawy przedsiębiorcze i aktywności obywatelskie. Chcemy również, aby społeczności akademickie odzwierciedlały różnorodność naszych społeczeństw w każdym aspekcie społecznym, ekonomicznym, ale również kulturowym, co w większości sojuszów znajduje odzwierciedlenie w budowie poszczególnych grup roboczych, kiedy to prawie zawsze przynajmniej jedna z nich poświęcona jest właśnie tej różnorodności. I wreszcie trzecim założeniem Uniwersytetów Europejskich jest tworzenie zespołów wiedzy, a więc nawiązywanie powiązań, które pozwolą na kreowanie postawy zorientowanej na wyzwanie. Innowacyjne uczenie się, szkolenia, ale także pracowanie nad takimi możliwościami, które będą możliwe do wdrożenia w różnych regionach Europy. Stąd też jedną z wartości i bardzo dokładnie ocenianych cech w Uniwersytetach Europejskich jest właśnie zróżnicowanie geograficzne. W 2022 roku odbyły się, proszę Państwa, tak naprawdę dwa konkursy równoległe, które ogłosiła Komisja Europejska. Po pierwsze, dano możliwość przedłużenia funkcjonowania uniwersytetów, które zostały powołane w pierwszym naborze, a więc z roku 2019. Wówczas powołano 17 takich sojuszy i 16 z nich otrzymało w 2022 roku możliwość działania przez kolejne 4 lata. To przedłużenie polegało między innymi na tym, że większość z tych konsorcjów się powiększało, stąd też niektóre polskie uczelnie zyskały miano Uniwersytetu Europejskiego, dołączając do wcześniej funkcjonujących sojuszy. Ale możliwa była również druga ścieżka. Ta druga ścieżka polegała na wyłonieniu nowych sojuszy, którym również nadane miało być miano Uniwersytetu Europejskiego. I takich sojuszy, proszę Państwa, uhonorowano jedynie 4, co porównując do liczby aplikantów, aż 52, daje nam współczynnik sukcesu na poziomie nieco powyżej 11%. Jesteśmy wśród tych 4 nowych sojuszy, powinniśmy być z tego dumni i mówić o tym jako o naszym wielkim sukcesie. Poza Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego znalazły się jeszcze 2 inne polskie uczelnie, Politechnika Koszalińska oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, które również w postaci nowych sojuszy dołączyły do tego wyśmienitego grona. Obecnie, proszę Państwa, Komisja Europejska oczekuje, że docelowo takich sojuszy będzie 60 i będą one oparte na współdziałanie około 500 instytucji szkolnictwa wyższego, a te instytucje z kolei będą współpracowały z tak zwanymi partnerami stowarzyszonymi. My również zaprosiliśmy 13 takich podmiotów reprezentujących NGOsy, podmioty gospodarcze, organizacje studenckie, bardzo szerokie przedstawicielstwo, które da nam szansę rozwijania różnego rodzaju aktywności. Pod koniec 2022 roku uznanych uniwersytetów europejskich było 16 z roku 19, 24 z naboru w roku 2020 i 4 nowe. A więc jesteśmy na poziomie 44 sojuszy, w skład których wchodzi obecnie 340 instytucji. Wydaje się, że poza konkursem, który zamyka się notabene dzisiaj, Komisja ogłosi jeszcze tylko jeden. A więc naprawdę jesteśmy w bardzo ekskluzywnym gronie.
Proszę Państwa, 1 stycznia rozpoczęliśmy oficjalne działanie The Green European University, o którym w skrócie mówimy UniGreen. Myślę, że jest to znakomity moment, żeby podziękować wszystkim tym, którzy do tej pory byli zaangażowani w przygotowanie wniosku projektowego i te pierwsze prace, które są już za nami, również przygotowanie tego dzisiejszego wydarzenia, za co wszystkim oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Ale ten projekt się nie uda, jeżeli nie zaangażujemy się w niego wszyscy. Bo używamy słowa projekt, chociaż chyba powinniśmy powoli go wykreślać i po prostu mówić o tym, że staliśmy się Uniwersytetem Europejskim. Słowa powitania i pozdrowień skierował do nas również koordynator naszego sojuszu. Koordynatorem jest hiszpańska uczelnia University of Almeria. I mam nadzieję, że uda nam się odtworzyć film prezentujący przesłanie Tomasa Lorenzano. Good morning, dear friends, dear colleagues at the Warsaw University of Life Sciences, as well as all your guests. At this morning event, the UniGreen, the Green European University inaugural conference, which I am sure that will be a complete success. My name is Tomás Lorenzana. I work for the University of Almería, southeast of Spain, and I am acting on behalf and coordination of the consortium UniGreen. Taking the opportunity that our colleagues have given to us, I would like firstly to thank them for the invitation to participate in the conference. Sadly, it could not have been possible to do it in person, since at the moment, not that of the recording, but this of the projection of the video, I am in Brussels at another meeting about European universities, and this has just begun. Likewise, and going back to the origins, I would like to thank you publicly and expressly for accepting to participate in the consortium when its composition was in the very beginnings, more than 3 years ago, as well as the permanent predisposition to participate actively in the drafting of the proposal, and for all the contributions that you have made, the result of which, along with the work of the rest of partners, of course, was the approval of our proposal in a highly competitive call, the 2022-1, when only 4 out of 31 applications were granted by the European Commission. And one of those was ours. We are, you can suppose, extremely happy about it. In the same sense, I am really grateful for the boost that you are giving to the consortium, which, although it has lots of hours of work behind it, officially it has started on January the 1st. And dear friends, you have been the first partner to hold an inaugural conference that has an extremely exciting content, somewhat origin, but really interesting, the UniGreen plus UA project, which is the first one we are to participate as a consortium in. So we will be very aware about the conclusions of the conference. And finally, I wish you the greatest success, which I am sure that you will have. Warm regards from Southeast Spain. Proszę Państwa, pozostali partnerzy również przesłali nam pozdrowienia i wyrazy uznania dla tego wydarzenia. Ich wystąpienia będziemy prezentowali na ekranie podczas przerwy kawowej. A teraz chciałabym prosić pana doktora habilitowanego Karola Chrobaka, pełnomocnika rektora do spraw The Green European University UniGreen, o przedstawienie założeń funkcjonowania UniGreen w SGGW.
Szanowny panie rektorze, szanowni goście, szanowne władze naszej uczelni, szanowni dyrektorzy instytutów, szanowni dziekani wydziałów, szanowni pracownicy oczywiście naszej uczelni oraz drodzy studenci. Dzisiejsza uroczysta inauguracja Partnerstwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sojuszu Unigreen jest z pewnością okazją do dumy z tego, co już udało nam się osiągnąć. A jak wspomniała pani prorektor, osiągnięcie to jest naprawdę niemałe. Jest to jednak również okazja do spojrzenia z ciekawością i entuzjazmem w przyszłość, na myśl o tym, co możemy osiągnąć dzięki tej nowej formule współpracy. Wstępujemy bowiem do rodziny 8 uczelni o profilu przyrodniczym reprezentujących 8 różnych krajów europejskich. Wspólnie będziemy tworzyć jedną akademicką wspólnotę zwaną Zielonym Europejskim Uniwersytetem Unigreen. W skład The Green European University Unigreen poza SGGW wchodzą takie uczelnie jak University of Almeria, z której właśnie jest Tomas, południowo-zachodnia Hiszpania, która to uczelnia jest liderem całego naszego sojuszu. Następnie University of Modena and Reggio Emilia z Włoch. Dalej Agricultural University of Iceland, oczywiście z Islandii. Następnie Agricultural University of Plovdiv z Bułgarii. Dalej Higher Education Institution of the Province of Liège z Belgii. Subbiotech Engineering School of Biotechnology z Francji oraz Polytechnic Institute of Coimbra z Portugalii. Skład ten, jak Państwo widzą, jest bardzo zróżnicowany pod względem wielkości instytucji partnerskich, liczby kształconych studentów oraz generalnie profilu naukowego i edukacyjnego. Celem jest, by te wszystkie różnice przekuć, można powiedzieć, w wartość dodaną całego sojuszu, wykorzystując efekt synergii wynikający ze wzajemnej współpracy tych wszystkich podmiotów. Gdy spojrzymy na mapę Europy i zlokalizujemy wszystkie nasze uczelnie partnerskie, to zobaczymy, że konsorcjum Unigreen pokrywa większość regionów naszego kontynentu. Nie pozostaje to bez znaczenia dla naszych działań o charakterze naukowym oraz edukacyjnym. Szerokie pokrycie geograficzne umożliwia badanie chociażby globalnych zjawisk ekologicznych z różnych perspektyw. Globalne ocieplenie może być badane zarówno w perspektywie gwałtownych zjawisk atmosferycznych w Polsce, susz w południowej Hiszpanii oraz podnoszącego się poziomu oceanów w Islandii. Poza tym tak znacząca rozpiętość konsorcjum pozwala naszym studentom, doktorantom i pracownikom na poznawanie Europy z perspektywy bardzo różnych kontekstów, tak geograficznych i klimatycznych, jak społecznych i kulturowych, a jest to niemałe znaczenie tego konsorcjum. Jeśli chodzi o cele konsorcjum, misją The Green European University, Unigreen, są cztery, można powiedzieć, takie kluczowe, podstawowe filary. Filary to pewne cele, które przyświecają wszystkim członkom tego sojuszu. Można je krótko ująć w następujących słowach.
zielona transformacja, innowacje, globalne powiązania i otwarta wspólnota akademicka. Po pierwsze, poprzez badania naukowe i innowacje chcemy rozwijać takie dziedziny jak zrównoważone rolnictwo, zieloną biotechnologię, nauki o środowisku i nauki przyrodnicze. Po drugie, w celu wspierania nowoczesnych rozwiązań chcemy przyciągać utalentowanych studentów, badaczy oraz interesariuszy zewnętrznych, a także umożliwić im owocną, wspólną pracę nad tymi kwestiami, między innymi, które wymieniłem poprzednio. Po trzecie, chcemy promować globalne partnerstwo na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy. I po czwarte, co również bardzo istotne w kontekście naszego sojuszu, chcemy budować zintegrowane i zróżnicowane środowisko edukacyjne oparte na zasadach równości i różnorodności. Członkowie społeczności akademickiej będą się w nim mogli rozwijać jako twórczy, odpowiedzialni i społecznie zaangażowani obywatele podzielający wspólną tożsamość europejską. Czyli kładziemy nacisk, można powiedzieć, na różnice, z nich czerpiemy korzyści, ale różnice zawsze są zakorzenione w pewnej wspólnej naszej tożsamości i we wspólnych wartościach, które wszyscy wyznajemy. To może teraz kilka słów na temat technikaliów sojuszu, czyli jego struktury. Struktura Zielonego Europejskiego Uniwersytetu Unigreen cały czas się rozwija. To jest taki, można powiedzieć, ongoing process. Wobec tego w tym momencie mogę Państwu przedstawić ogólne zarysy tego, jak ta struktura się przedstawia. Na czele Unigreen stoi ciało zwane General Assembly. Tłumaczenie polskie Zgromadzenie Ogólne chyba nie jest tutaj najbardziej trafne, wobec tego trzymajmy się angielskiego General Assembly, w skład którego wchodzą liderzy wszystkich instytucji członkowskich, partnerskich, czyli rektorzy i prezydenci. Zadaniem tego ciała jest wyznaczanie ogólnego kierunku rozwoju sojuszu. Zarządzaniem sojuszem zajmuje się podległy General Assembly Board of Directors, w którym każda instytucja ma dwóch swoich przedstawicieli. Temu, powiedzmy, zarządowi sojuszu podlega 9 grup roboczych, ja wolę mówić zespołów projektowych, tak zwanych work packages, z których każdy rozwija inny obszar tematyczny działania sojuszu. Każdy tego rodzaju work package jest koordynowany przez jedną uczelnię partnerską, a współkoordynowany najczęściej przez dwie. Pozostałe uczelnie wchodzą do work package w roli po prostu członków. W przypadku naszej uczelni, SGGW, obszarem koordynacji jest work package 3, który zajmuje się badaniem, rozwojem i innowacjami. To bardzo ważny obszar dla sojuszu. Z kolei współkoordynujemy dwa takie zespoły work package, mianowicie work package 6, transfer wiedzy, społeczeństwo i ekologia, oraz work package 7, cyfryzacja i wirtualny kampus. To również niezwykle istotny punkt, o czym wspominała już pani prorektor. O obszarach tematycznych poszczególnych work package powiem nieco więcej za chwilę. Ważną rolę w strukturze Unigreen pełnią także ciała doradcze i konsultacyjne. Są dwa takie ciała, dwa bądź trzy, w zależności jak się liczy. Mianowicie Advisory Board oraz Scientific and Pedagogical Council. Tu również oczywiście mamy swoich przedstawicieli.
Krótko na temat tematyki poszczególnych zespołów projektowych czy work package. WP1, będę mówił dla skrótu, zajmuje się zarządzaniem sojuszem, czyli w dużym stopniu można powiedzieć, pracuje w koordynacji z Board of Directors. WP2, bardzo ważny rzeczywiście obszar tematyczny dla sojuszu, zajmuje się rozwijaniem działań o charakterze dydaktycznym. WP3, jak już wspomniałem, to badania, rozwój, innowacje. WP4 będzie wypracowywać mechanizmy wspierające mobilność studentów i pracowników, również, jak już słyszeliśmy dzisiaj, na wysokim poziomie. WP5 koncentruje się na promowaniu kluczowych dla sojuszu wartości: różnorodności, inkluzyjności i wielokulturowości. Wielość w jedności, można powiedzieć, tego rodzaju hasło przyświeca całej inicjatywie Uniwersytetu Europejskiego. WP6 skupia się na takich kwestiach jak transfer wiedzy, społeczeństwo i ekologia, również wspominałem przed chwilą. WP7, które dla nas jest także istotne, współkoordynujemy, to cyfryzacja oraz tworzenie, praca nad budową wspólnego wirtualnego kampusu. WP8 opracowuje system wewnętrznej oceny jakości realizacji projektu. I ostatni zespół projektowy, WP9, jest odpowiedzialny za efektywne rozpowszechnianie informacji o projekcie oraz jest odpowiedzialny za komunikację. Te wszystkie work package tak naprawdę stanowią sieć, która jest bardzo ściśle ze sobą powiązana. Nie da się któregoś z tych elementów po prostu wyłączyć z tej sieci. Tak naprawdę wszyscy będziemy w tych poszczególnych zespołach projektowych pracować razem. Na pewno moją odpowiedzialnością i moim zadaniem jest jak najbardziej tę współpracę, komunikację ułatwiać i ją dodatkowo motywować. Skoro już mówimy o zespołach projektowych, work package'ach, to chciałbym przy tej okazji Państwa bardzo serdecznie zaprosić do uczestnictwa w naszych dzisiejszych warsztatach. W ich trakcie będą mogli się Państwo zapoznać z tematyką tych poszczególnych grup roboczych, zespołów projektowych oraz również podzielić się swoimi spostrzeżeniami, swoimi uwagami, może także swoimi pomysłami. Dla nas naprawdę Państwa udział i Państwa głos jest nieprawdopodobnie ważny. Naprawdę. Tutaj od siebie naprawdę kieruję do Państwa takie bardzo ciepłe słowa. Zaangażujmy się w tę inicjatywę, ponieważ czym bardziej będziemy w nią włączeni, tym więcej przyniesie nam korzyści. No właśnie, jeśli chodzi o korzyści, to teraz przejdźmy do kolejnego slajdu. Mianowicie korzyści, które nasza uczelnia może faktycznie czerpać z faktu przystąpienia do konsorcjum Unigreen, są bardzo różne i obejmują wszystkie grupy osób zaangażowanych w działania uczelni. Dla uczelni jest to stabilna, pogłębiona współpraca międzynarodowa, która będzie skutkować powstawaniem nowych kierunków studiów, a mieszanego bądź wspólnego dyplomowania, joint double degree, zdobywaniem europejskich grantów naukowych oraz podnoszeniem mobilności studentów i pracowników SGGW. Bycie częścią większego sojuszu daje również naszej uczelni większe możliwości wpływania na kierunek polityki naukowej i edukacyjnej zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym. Myślę, że daje nam dodatkowe narzędzia rzeczywiście kształtowania polityki edukacyjnej w Europie. W przypadku pracowników badawczych zorganizowana, strategiczna i zrównoważona współpraca pomiędzy naukowcami z uczelni partnerskich umożliwia sprawne i szybkie kompletowanie zespołów
mających realne szanse na zdobywanie europejskich i krajowych grantów badawczych. Ponadto członkostwo w sojuszu stwarza możliwość realizowania badań w różnych, nawet bardzo odległych od siebie regionach Europy, co wyraźnie poszerza aplikacyjność otrzymywanych wyników badań. Dla pracowników dydaktycznych współpraca z partnerami zagranicznymi to okazja do wymiany doświadczeń dydaktycznych oraz tworzenia wspólnymi siłami nowych programów studiów. Międzynarodowe grono studentów, które będzie, wierzę w to głęboko, traktowało naszą uczelnię również jako swoją, będzie platformą do wymiany doświadczeń z wielu krajów europejskich. UniGreen oferuje również korzyści dla studentów i doktorantów. Ci pierwsi otrzymają szerszą ofertę dydaktyczną, którą będą mogli realizować nie na jednej tylko uczelni, lecz kilku uczelniach europejskich, zarówno w formie offline, jak i online, poprzez wykorzystanie tak zwanego wirtualnego kampusu. Będzie to dla nich wyjątkowa okazja do poznawania Europy, jej społeczeństw i kultur, a także do nawiązywania międzynarodowych znajomości i przyjaźni. Doktoranci z kolei dostają możliwość prowadzenia badań do doktoratu nie tylko na naszej uczelni, ale również w laboratoriach i stacjach doświadczalnych innych uczelni partnerskich. Szersze kontakty naukowe dają im także większe możliwości pozyskiwania dodatkowego finansowania na badania. Korzyści istnieją również w przypadku pracowników administracyjnych naszej uczelni, dla których będzie to możliwość podnoszenia swoich kompetencji językowych oraz zdobywania nowych doświadczeń zawodowych, w tym także tych o charakterze międzynarodowym. Bardzo mnie cieszy, naprawdę to jest dla nas niezwykle istotne, że wchodząc do sojuszu UniGreen w roku 2023 wchodzimy od razu z tak wspaniałym projektem. To jest naprawdę pierwszy projekt, w który zaangażowany jest cały sojusz UniGreen. O tym wspomniał przed chwilą Tomasz. Projekt UniGreen plus UA to jest projekt, który jest niezwykle doniosły w kontekście międzynarodowym, jest również niezwykle doniosły w takim sensie, uważam, moralnym. To znaczy, jako środowisko akademickie chcemy podtrzymywać, budować, rozwijać nasze kontakty z partnerami z Ukrainy. I na pewno te relacje, które teraz będziemy wzmacniać i rozwijać, będą towarzyszyć przez cały czas trwania naszego sojuszu. Zatem początek naszej przygody z UniGreenem zbiega się w czasie z realizacją tego niezwykle istotnego projektu, który jest realizowany w ramach projektu Solidarnie z Ukrainą, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA. W ramach tego projektu będziemy chcieli zapoznać naszych partnerów z Ukrainy z konsorcjum UniGreen oraz przeanalizować obszary przyszłej współpracy. Są to cele, które dokładnie pokrywają się z deklaracjami złożonymi przez 41 Uniwersytetów Europejskich w Wersalu 30 czerwca ubiegłego roku. W ramach tego projektu współpracujemy z dwoma uniwersytetami ukraińskimi, o których tutaj słyszeliśmy: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine z Kijowa oraz Podia State University z Kamieńca Podolskiego. W ramach projektu planowane są dwie formy aktywności. Jedna to staże doktoranckie w uczelniach partnerskich UniGreen. Planujemy 14 tego rodzaju staży, z
których każdy będzie trwał 3 miesiące. Druga forma aktywności to wyjazdy studyjne pracowników wspomnianych uniwersytetów ukraińskich na różnych uczelniach UniGreen, gdzie nasi goście będą mieli możliwość zapoznania się właśnie z tymi różnymi obszarami koordynowanymi przez różne uczelnie w ramach Sojuszu. Tego rodzaju wizyt studyjnych planujemy 8, każda z nich będzie trwać 5 dni. I ten projekt UniGreen plus UA jest realizowany przez cały rok 2023. I kończąc, mówiłem Państwu o korzyściach, jakie będziemy czerpać z naszego udziału partnerstwa w sojuszu UniGreen. Ale gdyby ktoś mnie zapytał, powiedz jednym zdaniem, najkrócej, dlaczego weszliśmy do sojuszu UniGreen, to moja odpowiedź była bardzo prosta. Inaczej postąpić nie mogliśmy. Budowanie międzynarodowych konsorcjów uczelni wyższych dokonujące się w ramach inicjatywy Uniwersytety Europejskie, o której to inicjatywie wspominała szeroko pani prorektor, jest ogólnoeuropejską tendencją zmierzającą ku większej integracji uczelni wyższych w ramach strategii budowania jednej europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Cel, który tej inicjatywie przyświeca, to budowanie europejskiej sieci instytucji akademickich oraz czerpanie korzyści, jak już wspomniałem, z efektu synergii, który się może wyłonić z tego rodzaju współpracy. I w tej inicjatywie po prostu nie może nas zabraknąć. To znaczy do tego pociągu musieliśmy wsiąść, bo to jest przyszłość po prostu. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo za to, myślę, dobre wprowadzenie i zaciekawienie publiczności. Mam nadzieję, że Państwa apetyt na UniGreen tylko się wzmógł i będziemy starali się go zaspokoić podczas warsztatów, na które mam nadzieję Państwo się zapisali zgodnie ze swoimi preferencjami. Warsztaty zgodnie z planem będą się odbywały w 2 turach. Po przerwie kawowej zaprosimy Państwa na 4 pierwsze, zgodnie z rozpiską, która również będzie się wyświetlała dla przypomnienia ze wskazaniem miejsca, gdzie warsztaty się odbywają. I po przerwie obiadowej kolejna tura z 4 warsztatami poświęconymi kolejnym 4 tematom. I wreszcie runda podsumowująca o godzinie 16:30. Tak więc wspólnie najpóźniej spotykamy się 16:30 tutaj w Auli Kryształowej. Bardzo Państwu dziękuję za udział i nieformalnie w czasie przerwy kawowej oczywiście zapraszam, namawiam do zadawania pytań. Bardzo dziękuję. Good morning, dear friends, dear colleagues at the Warsaw University of Life Sciences, as well as all your guests. At this morning event, the UniGreen, the Green European University inaugural conference, which I am sure that will be a complete success. My name is Tomás Lorenzana. I work for the University of Almería, southeast of Spain. And I am acting on behalf and coordination of the consortium UniGreen. Taking the opportunity that our colleagues have
given to us, I would like firstly to thank them for the invitation to participate in the conference. Sadly, it could not have been possible to do it in person, since at the moment, not that of the recording, but this of the projection of the video, I am in Brussels at another meeting about European universities, and this has just begun. Likewise, and going back to the origins, I would like to thank you publicly and expressly for accepting to participate in the consortium when its composition was in the very beginnings, more than 3 years ago, as well as the permanent predisposition to participate actively in the drafting of the proposal, and for all the contributions that you have made, the result of which, along with the work of the rest of partners, of course, was the approval of our proposal in a highly competitive call, the 2021, when only 4 out of 31 applications were granted by the European Commission, and one of those was ours. We are, you can suppose, extremely happy about it. In the same sense, I am really grateful for the boost that you are giving to the consortium, which, although it has lots of hours of work behind it, officially it has started on January the 1st. And dear friends, you have been the first partner to hold an inaugural conference that has an extremely exciting content, somewhat origin, but really interesting, the Unigreen Plus UA project, which is the first one we are to participate as a consortium in. So we will be very aware about the conclusions of the conference. And finally, I wish you the greatest success, which I am sure that you will have. Warm regards from Southeast Spain. Нека ви разкажа за мястото, уютно като дом, с личности, готови да те научат как да бъдеш най-добрият, с приключения, които няма да забравиш цял живот. Мястото трупало история, знания и опит повече от 75 години. Мястото на свободния дух и науката. Място на хиляди млади хора от цяла България и света, избрали водещи университет в аграрното образование. Мястото, където бизнес и обществени организации намират предпочитания партнер. Добре дошли в Аграрен университет Пловдив. С висока оценка от институционалната акредитация, който заема водещи места в професионалните направления растениевъдство, растителна защита и животновъдство в редниковата система на Висшите училища в България. С 4 факултета по агрономство, лозарогранинарство, растителна защита и агроекология, икономика, който предлага обучение на европейско ниво на своите студенти в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. С най-добрата база, съобразена със спецификата на обучението, аудитории с мултимедийно оборудване, научни и учебни лаборатории, 185 хектара полета за извеждане на практически занятия с уникални колекции от различни сортове култури и породи животни, овощни градини, както и лозови масиви, създадени в полите на Родопите. В лозовите насъждения се отглеждат и съхраняват над 400 сорта грозде. С този изключително голям генофонд, България се нарежда на едно от водещите места в Европа по разнообразна сортова колекция, събрана на едно място. С единствената винарна България за микровинификация с експериментален характер и една от 28-те университетски изби в света.
студентите могат да се включат в научно-изследователски екипи, да участват в конференции и симпозиуми с собствени научни разработки, да провеждат частично обучение и стаж в над 100 престижни университета, ферми и фирми в 28 държави по програмата Erasmus+. Университет, който е ефективен партньор на работодателите в обучението и подбора на кадри чрез популяризирането на фирми и на предлагани стипендии, работни и стажански позиции. Студентските общежития са двора на университета, където освен учебните сгради има и много места за спорт и отдих. Аграрен университет е твоето място. Стани част от най-добрите в модерното земеделие. Nám við Landbúnaðarháskóla Íslands veitir okkur frelsi til að sameina náttúrubarnið og sköpunargáfuna í okkur sjálfum. Nám við Landbúnaðarháskóla Íslands veitir okkur frelsi til að vera við sjálf. Hello from Belgium. Here at the HEPL University College, we are proud to be part of the project. And we look forward to contributing to it with all our teams.
is Nicolas. I study advanced automotive engineering, and while studying in Münir and Unimore, I found myself in a very challenging but inspiring environment, full of opportunities to develop state-of-the-art technologies in some of the most legendary companies in the automotive field. I've also been able to discover stunning landscapes and the delicious food of this region. Hi, my name is Kuraman. I'm from Azerbaijan. We all know that best practice is based on best performance. If you want to dive into Italian culture and be surrounded by professionals, you have to definitely choose modern and regional university, and you will never regret it. Good luck.